Nieznana historia świata. Łukasz Kulak, witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej części z Igorem Witkowskim. Witam raz jeszcze, Igorze. Witam Ciebie, witam widzów również. Poprzednia rozmowa dotyczyła czasów sprzed tysięcy lat, tajemnic starożytnych cywilizacji. Natomiast ta rozmowa dotyczyć będzie tego, w jaki sposób będzie wyglądał świat w dalszej czy nieco krótszej perspektywie, bliższej. Na czym będą polegać zmiany? Tak, dokładnie. Więc podstawą w ogóle rozwoju jest, nie ma co do tego wątpliwości, cywilizacji, nauka, tak? Ja pamiętam, dosyć niedawno cytowałem fragment takiego artykułu na Onecie, on się ukazał, gdzie dosłownie było takie stwierdzenie, że chemia czy fizyka tak naprawdę się w ogóle nie rozwijają. I tak naprawdę, co było jeszcze bardziej szokujące dla mnie, to że ci naukowcy nie wiedzą, dlaczego tego rozwoju nie ma. Nie rozumieją tego w ogóle. Dokładnie. To jest złota myśl, że tak powiem. Dokładnie. Znaczy, ja kiedyś w rozmowie ze znajomym, który był zastępcą rektora WAT-u, to znaczy Wojskowej Akademii Technicznej, i to z tego, co wiem, to była uczelnia mająca największy fundusz w ogóle w Polsce. To znaczy znacząca, powiedzmy, prawda? Tam realizowano projekty techniczne, że tak powiem, czy naukowo-techniczne, naprawdę za duże pieniądze. I znajomy mój, Mariusz Figurski, współautor tomu 11 Instrukcji Przebudzenia, on był wtedy zastępcą rektora WAT-u. I ja mu powiedziałem o tym, że no przecież jest... cały czas rośnie, powiedzmy, liczba prac naukowych, czyli coś tam się dzieje, prawda, są jakieś odkrycia. On na to bardzo żywiołowo zareagował. Co ty mi mówisz w ogóle? To nieprawda jest. To po prostu rośnie liczba prac naukowych, ale one są w większości powielane. I to wcale nie, że ich liczba rośnie, to wcale nie znaczy, że tam, powiedzmy, jakość informacji, która w nich jest, rośnie. To są zupełnie różne rzeczy. I jakby to realnie potraktować, no to by się okazało coś zupełnie odwrotnego. To znaczy, że to stanęło w miejscu kompletnie w pewnym momencie. To znaczy, najlepiej to porównać, powiedzmy, jeśli byśmy porównali do na przykład lata 2000-2022 przykładowo, do lat i zastanowili się nad tym, co nowego nauka stworzyła w tym czasie, czy wiemy w ogóle o czymś takim, i porównamy do sytuacji, powiedzmy, z lat 1900-1922, gdzie pojawił się samolot, gdzie zaczęto myśleć o rakietach, zaczęły się pierwsze prace o w ogóle podróżach nawet kosmicznych, gdzie rewolucja dotyczyła wielu dziedzin i była widoczna dla każdego. Samochód chociażby, prawda? Różnego rodzaju urządzenia elektryczne, pierwowzory urządzeń elektronicznych, prawda? Ledwie później, bo chyba w 1930 roku został opatentowany tranzystor Oskara Lilienfelda. Tempo postępu w nauce i technice było oszałamiające. I ówcześni ludzie byli zaszokowani tym, że ich dzieci będą żyły w kompletnie innym świecie. Teraz niczego takiego nie widać. To stanęło w miejscu po prostu. I tak jak bardzo ciekawie zauważyłeś, bo jest to bardzo ważne spostrzeżenie. Naukowcy nie rozumieją tego, jak to się dzieje, dlaczego się dzieje. Tutaj dosyć dobrym... Przepraszam, że ci przerwę na chwilę. To jest coś takiego mniej więcej, jakbyśmy byli w tym pokoju, a nie wiedzielibyśmy, że w tym pokoju jesteśmy, tak? Tak, tak. Tak, dokładnie. To znaczy, to jest... jest takie zjawisko, którego ludzie sobie generalnie rzecz biorąc w tym świecie nie uzmysławiają, w ogóle ewolucja psychiczna. To znaczy, że człowiek się zmienia. Człowiek dzisiejszy jest inny niż człowiek średniowieczny. Ja wczoraj, pamiętam, nagrywałem program telewizyjny i człowiek realizujący, tam zdaje się reżyser tego, powiedział, że, bo mówiłem o tym, że to był program o tym, jak Mieszko
sprzedawał mieszkańców tutejszych ziem jako niewolników i na tym zrobił, i na tym zbudował Polskę. I reżyser, zdaje się, tego programu, to mogę powiedzieć, nie będę wymieniał nazwisk, prawda, ani stacji, ale to ani jemu chyba krzywdy też nie zrobię, mówiąc o tym. Powiedział o tym, że przecież jakie to straszne, powiedział, że to przecież rzeczywistość jakaś potworna, piekło na ziemi. Jak ci ludzie musieli to przeżywać? Przecież oni psychicznie byli tacy sami jak my. No i ja mu przerwałem i powiedziałem, nie byli tacy sami jak my. I podałem taki przykład, że to się zmienia. To się bardzo zmienia. Na przykład to widać bardzo po tym, jak stosunek do dzieci się zmieniał na przestrzeni epok. Dzieci były traktowane w zasadzie jak przedmioty, w wielu cywilizacjach były zabijane. Nie budziło to niczyjego, powiedzmy, jakiegoś oburzenia szczególnego. Takie były zwyczaje różne. I tak samo jest dzisiaj w różnych kulturach. Ale ja podałem w rozmowie z tym panem, z tym reżyserem, podałem taki przykład, że wiadomo, że średniowiecze było epoką bardzo brutalną. Najlepiej świadczy o tym to, że jak były jakieś tortury czy egzekucje, to prowadzono na nie całe rodziny wraz z dziećmi, bo to była główna rozrywka wtedy. I generalnie wzbudzało to zadowolenie ówczesnych ludzi, prawda? Że komuś łamano ręce i nogi, albo zabijano go na rynku, prawda? To była wielka rozrywka i to było, spłacało przyjemność. Bo inaczej ci ludzie by na to nie przychodzili, prawda? I to już świadczy o tym, ale opisałem taki przypadek, to znaczy w rozmowie z tym człowiekiem opisałem, który szerzej opisałem w takiej książce Nieznana historia ewolucji miłości, że naukowiec, czy paru naukowców, już dokładnie w tej chwili nie pamiętam, ktoś tam postanowił w każdym razie się temu przyjrzeć, jak ludzie w średniowieczu to widzieli wszystko. Jak widzieli to okrucieństwo. I zaczął się projekt polegający na studiowaniu i wertowaniu najróżniejszych źródeł z tamtej epoki. Od jakichś kronikarskich zapisków po zapiski kościelne, aż w końcu do listów prywatnych najróżniejszych. Zaczęli analizować wszelkie możliwe dane z tamtej epoki, prawda? I pojawił się problem. Bo mimo, że takie było nasycenie okrucieństwem, to nie znajdowało to żadnego odbicia w źródłach. To znaczy, oni najwyraźniej nie generowali żadnych refleksji na ten temat. Nie wzbudzało to żadnych refleksji. I niech to będzie sygnałem alarmowym. To znaczy, dlaczego to mówię i do czego zmierzam? Dlatego, że zasadniczą zmianą będzie zmiana w psychice ludzi. Ona zmieni percepcję, zmieni widzenie rzeczywistości i wywoła zdolność do rozwoju. Na razie o tym, że sytuacja jest bardzo zła, to niech najlepiej świadczy to, że nie ma rozwoju i nikt nie jest w stanie zadać pytania o to poza Łukaszem Kulakiem. No to jest... Nikt nie jest w stanie się nad tym zastanowić. Szkoła programuje na przykład dzieci. Kodowanie gotowych pytań i gotowych odpowiedzi na gotowe pytania jest robienie krzywdy dzieciom, ale nikt nie podniesie takiego argumentu. Bo pewnych etapów ewolucji psychicznej się nie przeskoczy. Tak jak człowiek z epoki kamiennej nie miałby zdolności do miłości w takim dzisiejszym rozumieniu tego słowa, to były uzależnienia emocjonalne, generalnie oparte na instynktach wyłącznie. Bez empatii. Tak, bez wyobrażenia sobie perspektywy drugiego człowieka, bo to było niemożliwe po prostu. Tak samo dzisiaj ludzie tego nie widzą. I pokonanie tej bariery, nikt tego nie widzi, naukowcy tego nie widzą, przywódcy państw tego nie widzą, ministrowie edukacji, czy rozwoju, czy nauki tego nie rozumieją i nie są w stanie zadać sobie pytania o to w ogóle. I pokonanie tej bariery, ujawnienie prawdy o tych blokadach, o tym, na jakim poziomie ludzkość utkwiła, będzie największą przysługą i największym bodźcem rozwojowym w całej historii ludzkości, dlatego że to zmieni wszystko. To zmieni cały świat, całe widzenie rzeczywistości zmieni od początku do końca. Przepraszam, że tak. Ale wiesz, mimo wszystko są pewne przebłyski, jeżeli chodzi o tą przyszłą wiedzę o świecie,
bo jest skonstruowany niezwykły teleskop, dzięki któremu będziemy mogli przyjrzeć się, zbadać odległe planety. Tak. Są jakieś jeszcze inne takie przebłyski, możliwości gdzieś naukowego przeskoku jakby cywilizacyjnego? Znaczy bardzo wiele, wszystko co dzieje się, wszystkie składniki planu przewartościowania ludzkości, transformacji, wywoływania zmian, one, ludzie widzą ich negatywne odsłony w tej chwili, natomiast tak naprawdę one wszystkie zmierzają do tego samego, do zderzenia ludzi z prawdą o sobie i z, przede wszystkim z ich blokadami, które ich ograniczają. I to samo dotyczy kryzysu, że tak powiem, egzystencjalnego, niepokojów społecznych, jakie będą, bo one ujawnią prawdę o człowieku bardzo rażąco. Od razu uprzedzam. To dotyczy tego, o czym mówiliśmy w poprzednim nagraniu, pierwszej części, że odkryta zostanie prawda o historii człowieka, ludzkości, której dotychczas w ogóle nawet nie podejrzewano, której przebłyskami są no, na przykład te pozostałości techniczne, których dzisiaj się nie da wyjaśnić, prawda? I to zauważmy, że ten szok, on częściowo będzie wynikał z tego, że zostanie pokazane coś, czego nie znano dotychczas, czy uświadomione, ale częściowo będzie wynikał z tego, że otwarte zostaną ludziom oczy na to, co oni już i tak mieli przed sobą, tylko w ogóle tego nie widzieli, właśnie nauka. I to wywoła szokowe skonfrontowanie z mitami, jakby obalenie, rozpad mitów na temat człowieka, rozwoju ludzkości i tak dalej, tego rodzaju rzeczy. Ale jedną z tych takich, jednym z wielu tego rodzaju obszarów, jakby z którego informacje będą docierać, to będzie właśnie badanie planet pozaziemskich. Dlatego, że jaka będzie tu logika tego? Logika będzie tego taka, to znaczy zaraz mówisz, może powiem o tym teleskopie, ale najpierw jak już zacząłem o tej logice, to skończę. Logika jest taka, że stopniowo będzie, znaczy stopniowo, nawet całkiem szybko, w ciągu najbliższych kilku lat, będzie możliwość zbadania składu atmosfer wielu planet okrążających inne gwiazdy, najbliższe gwiazdy, powiedzmy, setek czy tysięcy, wielu. I będzie coraz bardziej realnie traktowana możliwość, że tam jest życie. To znaczy, to nie jest tak, że od razu zostaną zauważeni mieszkańcy tych planet, ale obraz, jaki się będzie wyłaniał, on stopniowo będzie otwierał ludzi na tę możliwość, znaczy stopniowo, nawet tak jak powiedziałem, bardzo szybko, tylko tyle, że niejednorazowo. I jak już dojdzie do odkrycia tego życia, takie sygnały będą, że one już będą, że tak powiem, przeważą, to pojawi się problem taki, że dlaczego do tej pory nie odrzucano właściwie, czy nie uświadamiano sobie takiej możliwości. Dlaczego na przykład, jeśli są cywilizacje pozaziemskie, no to przecież można przyjąć, że niektóre są dużo, dużo bardziej rozwinięte od naszej, to znaczy nie o 100 lat. I w związku z tym zapewne obserwowali nas i badali od dawna, prawda? Dlaczego nauka w ogóle tego nie brała pod uwagę, takiej możliwości? Ano dlatego, że naukowcy zakładali milcząco, nieświadomie, że gdyby cywilizacje bardziej rozwinięte, dużo bardziej inteligentne od naszej istniały, to ci naukowcy byliby tego z założenia, byliby tego świadomi. Tak. W tej sytuacji ludzie zadadzą sobie pytanie, dlaczego oni uważali, że byliby tego świadomi? I tu się okaże, że w tym momencie ci naukowcy zmaleją do poziomu noworodków. Bo jest to kompletnie irracjonalne i jest to kolejny przykład czegoś bardziej przypominającego ideologię niż naukę. Fundament nauki jako ideologia. I to zostanie w ten sposób obalone poprzez te odkrycia. I to też będzie zlikwidowaniem kolejnej ważnej blokady w rozwoju człowieka. Wiesz, jest też taka kwestia, że takie jest założenie,
że jeżeli te cywilizacje obce, pozaziemskie by istniały, to one by się z nami skontaktowały. Tak. No to jest... To nawet nie jest infantylne, to jest półmałpie, powiedzmy, myślenie. No niestety, ale to świadczy o tym cofnięciu, ale też o tym, że ta cywilizacja nie jest oparta na rozumieniu rozwoju człowieka, cywilizacji, ludzkości, czegokolwiek tak naprawdę. Jest to odczuwane, powiedzmy, intuicyjnie, ale nie ma żadnej nauki o rozwoju. O rozwoju człowieka, o rozwoju samej nauki, prawda? Na jakich zasadach? Dlaczego? Dlaczego ludzie pewnych rzeczy nie widzą? Dlaczego inne rzeczy widzą? Co to wywołuje, prawda? Od czego zależy? Od jakich procesów? Dlaczego ludzkość rozwijała się w sposób tak nieliniowy, tylko od przeskoku do przeskoku? Co takie przeskoki wywoływało? Oni tego nie wiedzą i nie są w stanie zadać sobie pytania o to. I to jest, ja przepraszam, że się powtarzam, ale to jest bardzo ważną rzeczą i pokonanie tego wyzwoli olbrzymi potencjał. Ja wiem, że dla przeciętnego człowieka trudno sobie wyobrazić, że jaki potencjał. No ludzie są głupi, prawda? To nie jest tak. Ja prowadziłem zajęcia, na których polegające na rozmowach, a nie wtłaczaniu dzieciom czegokolwiek do głów, polegające na rozwijaniu samodzielnego myślenia, kreatywności. I ja widziałem praktycznie codziennie, to znaczy na każdych zajęciach, prawie na każdej lekcji, że w dzieciach jest gigantyczny potencjał, który jest niewykorzystywany i jak się go otworzy, że tak powiem, to znaczy uwolni, to dzieci zaskakują i potrafią mieć refleksje dużo ciekawsze niż dorośli. I dla mnie... Ja nie przyjmuję takiego argumentu, że przecież ludzie są głupi. To nie jest tak. Ludzie są po prostu zblokowani tym światem, tą kulturą, tymi ograniczeniami, które w tym świecie funkcjonują. Ale jak się to zniesie, że tak powiem, te blokady, to będzie nowy renesans, taki jaki był zapowiadany. No tak, no bo w zasadzie problem z komunikacją, z obcą cywilizacją, jeszcze do tego wątku wrócę, polega na tym, że między nami a tymi obcymi, tak zwanymi, nie ma płaszczyzny porozumienia, tak? Oni by mogli chcieć nawet, zakładając nam pomóc, przekazać jakąś wiedzę, tylko niestety problem polega na tym, że no nie ma komu tej wiedzy przekazywać, bo ludzie po prostu by tej wiedzy nie zrozumieli, nawet nie przyjęliby, tak? Jeśli są tak fundamentalne rzeczy, których ludzie nie są w stanie zobaczyć i nie są w stanie zadać sobie pytania o to, no to pytanie jest takie, jaki pożytek by wynieśli po prostu z takiego kontaktu? Czy w ogóle byliby w stanie zadać jakieś pytania, które by im coś mogły dać, na które odpowiedzi mogłyby im coś dać? No raczej nie. Po prostu, no bez... Nie można oczywiście tego wstrzymywać w nieskończoność, bo my jesteśmy taką samą częścią kosmosu, jak inne, powiedzmy, istoty, ale najpierw musi zostać dokonane pewne otwarcie, odblokowanie, przewartościowanie, żeby ludzie w ogóle byli w stanie wynieść z tego jakiekolwiek korzyści rozwojowe, a nie tylko skupiać się, powiedzmy, na tym, w jakim kolorze migały światełka danego statku, prawda? Dlatego też, jak były jakieś kontakty właśnie z przedstawicielami obcej cywilizacji, to te kontakty bardzo często zachodziły między daną cywilizacją, prawda, a człowiekiem, który nie był wcale ani naukowcem, tak, ani głową państwa na przykład. Wybierali takie osoby, których świadomość, powiedzmy tak, no... była w miarę jeszcze przystosowana do kontaktu, tak? Do przyjęcia pewnej wiedzy. Znaczy głowy, akurat jeśli chodzi o głowy państwa, to działa raczej selekcja negatywna i to są raczej ludzie bardziej ograniczeni. Mogłem podać przykłady wielu przywódców, którzy byli po prostu zwykłymi, banalnymi ludźmi, którzy też prostych rzeczy nie potrafili zrozumieć, no ale nie będę, powiedzmy, tutaj posługiwał się nazwiskami. Natomiast to jest oczywiście truizmem, może co powiem, ale ci ludzie otwarci, światli, widzący szerzej, oni są ludźmi nieprzystosowanymi społecznie. I to, że
takie istoty potrafiły niejednokrotnie w całej historii ludzkości tak naprawdę wybierać pewne postacie, z reguły to były postacie niedoceniane w danym, czy albo niewidziane w ogóle nawet. To takich przykładów można by wiele podać, prawda? I to świadczy o tym po prostu, jak chory ten świat jest, że on nie tylko, że nie jest w stanie się rozwijać, ale nawet nie chce. On tego nie chce. To nie zaspokaja takich podstawowych, instynktownych potrzeb, od razu odczuwalnych i od razu rozpoznawalnych. I dlatego, znaczy to z różnych powodów, to jest dużym uproszczeniem oczywiście, ale niemniej blokady są wszechobecne w tym świecie i one są bardzo ciężkie. I jak nie zostaną pokonane, to po prostu ten świat umrze. No. A powiedz, w jaki sposób zachodził rozwój na przykład naukowy w Niemczech w latach 20., później za czasów istnienia III Rzeszy, bo to jest dla mnie przynajmniej naprawdę fenomen, że w zasadzie chociażby w III Rzeszy, która nie miała jakichś szczególnego dostępu do kadry naukowej czy do surowców, tak, na surowców, przykład, potrafiła osiągnąć, przeskoczyć cały świat, chociażby o technologię, o lata świetlne, tak? Podbiła pół świata, tak. To znaczy całą Europę przynajmniej. Mhm. Jest to bardzo ciekawe, dlatego że żeby zrozumieć to trzeba się troszeczkę cofnąć do tych źródeł. To znaczy, tu uprzedzając fakty, powiem od razu, że wszystkie duże przeskoki w historii ludzkości, nie tylko renesans, bo takich przeskoków było kilka, powiedzmy co najmniej, one zawsze się brały nie ze świadomego wyboru, nie ze świadomego, że tak powiem, oglądu sytuacji, tylko z odreagowania pewnych urazów, pewnych zagrożeń. I dla Niemców czymś takim to była Wiosna Ludów, to był chyba rok 1848. Ta Wiosna Ludów, to znaczy fala masowych niepokojów społecznych, i że tak powiem rozkładu społeczeństwa, to znaczy zaczął się tworzyć proletariat, później zaczęła się tworzyć ideologia lewicowa, prawda? No, Marks to też przecież produkt tego zjawiska. Zaczęło się pojawiać zanieczyszczenie środowiska i to wszystko wywołało takie wrażenie, że odchodzi pewien świat, że nastąpił pewien kryzys świata. Takie głosy były i akurat w Niemczech było ich sporo i na fali tego, to znaczy powiedzmy, że w drugiej połowie XIX wieku i na fali tego po pewnym czasie zaczęły się pojawiać takie ruchy wynikające z odreagowań. Ruch na przykład odnowy życia, ruch naturyzmu nawet, ruch zdrowego życia. Wszystko to było opatrywane takim wspólnym terminem Lebensreform, czyli reforma życia, i obejmowało bardzo wiele różnych inicjatyw. Na ogół to były inicjatywy amatorskie, różnego rodzaju stowarzyszenia, kluby, prawda, wyjazdy, obozy i tak dalej. I częścią, dosyć istotną częścią tego, to był taki ruch z kolei, który się nazywał, to on też skupiał wiele, że tak powiem, podmiotów, reform pedagogik, czyli pedagogika reformy, jakby, czy pedagogika zreformowana, powiedzmy. To znaczy była to rewolucja w sposobie edukacji, rozwoju człowieka. I ona początkowo była bardzo żywiołowa, nie była za bardzo w stanie dać jakichś rzeczywiście dużych przewrotów, jeśli chodzi o cały kraj, powiedzmy w skali ogólnonarodowej, ale na pewnym etapie tego ruchu on wciągnął elity, które się tym zajmowały, a w Niemczech byli bardzo wybitni ludzie od tego. I ten żywioł amatorski, że tak powiem, z tymi elitami naukowymi rzeczywiście na wysokim poziomie się połączył i dało to ruchy tworzące nowe rodzaje szkół, które nie były oparte na takim wtłaczaniu, programowaniu, jaki jest dzisiaj i jaki wtedy był w tak zwanej szkole pruskiej, którą to niniejszym właśnie odreagowywano w ten sposób. I
Dzięki temu, że nastąpiło takie sprzężenie różnych poziomów społeczeństwa, różnych warstw społecznych, różnych grup, wygenerowana została zupełnie nowa jakość, nowe rodzaje, nowe szkoły, nowy sposób uczenia w ogóle, oparty na nauczaniu sokratycznym, tak zwanym, czyli nauczaniu samodzielnego myślenia. I bardzo szybko, w ciągu kilkunastu, powiedzmy, lat, przełożyło się to na to, że na przykład Niemcy zaczęły przodować w naukach ścisłych i zajmowały zdecydowanie pierwsze miejsce, co było chociażby widać po liczbach Nagród Nobla z nauk ścisłych, gdzie mniej więcej Niemcy dostawali jedną rocznie. Niech każdy sobie odpowie, ile Polska dostała w ogóle, prawda? To wtedy będzie jasne, na ile to jest ciekawy fenomen. No, najwyraźniej dla naszych ludzi od edukacji, czy w ogóle dla naszej nauki. Nie jest ciekawy i nikt nie wie w ogóle, że coś takiego było, prawda? Prawie nikt. Ale dało to olbrzymie przyspieszenie i kulminację tego widzieliśmy w czasie II wojny światowej, gdzie Niemcy przeskoczyli względem aliantów w niektórych dziedzinach, powiedzmy, o 15, 20, 25 lat. Czyli o całą epokę, w tamtym czasie to było bardzo dużo. I zrobili mnóstwo rzeczy, które są eksploatowane w zasadzie do dzisiaj. To był największy przeskok rozwojowy w historii ludzkości i wziął się właśnie z takiego przewartościowania podejścia do rozwoju człowieka. I to był najlepszy przykład tego, co to może dać i dało to na przykład no, chociażby pod wzrost standardu życia, prawda? Bardzo znaczny. No właśnie, bo na przykład, jeżeli chodzi o te osiągnięcia, to silnik odrzutowy, to też jest taka tak. ciekawostka, że wcale Niemcy go nie musieli wynaleźć, bo mogli to zrobić wcześniej, zdaje się, Anglicy. Frank Whittle, tak. Ale Niemcy zrobili to równocześnie, dosłownie w tym samym roku zbudowali. I oba te silniki działały na troszkę różnych zasadach. To znaczy, ten brytyjski miał sprężarkę odśrodkową, a ten niemiecki osiowo taką, jak się dzisiaj stosuje. Także, ale w każdym razie... Ale ten pomysł właśnie Anglików, tego Anglika się nie przebił, prawda? On się... Właśnie. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, że... System, jaki, czy właściwie wartości, jakie zakorzeniono w Niemczech, one sprzyjały akceptowaniu rozwoju. Bo problem polega na tym, że jest wiele przypadków przełomowych wynalazków, które w danej epoce po prostu nie zostały w ogóle zauważone. I wiele, ja mógłbym podać wiele takich przykładów. No, i to, co było właśnie charakterystyczne dla tego, w jaki sposób to zrobiono w Niemczech, to, że podważono dotychczasowe schematy widzenia i było niezręcznie upierać się tak sztywno przy pewnych dotychczasowych wzorcach, dlatego, że no, nastąpiła taka jakby ten kanon kulturowy ówczesny, on się zaczął już rozpadać. I wytworzona została taka otwartość na nowe, generalnie zdolność do akceptowania nowego, która na przykład w świecie anglosaskim była o wiele gorsza. No właśnie, a powiedz mi, przejdźmy teraz może do innego zagadnienia, do religii, do duchowości w ogóle. Jaką rolę będzie odgrywać duchowość? Bo to jest również bardzo istotna kwestia. Tak. Religia według ciebie w obecnym kształcie prowadzi do czego? Do wyzwolenia czy do zniewolenia? Prowadzi do cofnięcia człowieka na poziom archetypu sprzed wielu tysięcy lat. Dlatego, że... Znaczy zauważmy, można to zobaczyć, jak to działa, jaki mechanizm to działa, jak się spojrzy na to, że jak odwrócono nauki Chrystusa, powiedzmy. Mhm. To znaczy, dosłownie pierwsze zdania w Biblii, jakie od niego pochodzą rzekomo, zawierają słowo metanoite. To jest takie w greckim tłumaczeniu Biblii jest to słowo oznaczające wezwanie do zmiany sposobu myślenia, do przewartościowania inaczej mówiąc. Odwrócono to na nawracajcie się, czyli co w praktyce oznaczało, na cofanie się do tych archaicznych kultów żydowskich
zakorzenionych jeszcze w epoce kamiennej, no bo taki naprawdę był ten fundament, czyli to znaczyło odwrócenie przekazu Chrystusa. Dosłownie, odwrócenie o 180 stopni. Bo, dlaczego? Dlatego, że religie w tym świecie, one spełniają taki cel, że to nawet potwierdził człowiek z kościoła, z którym ja rozmawiałem, że powiedział, że działa tutaj pewna mechanika wiary, bardzo odważne stwierdzenie jak na takiego człowieka, to znaczy polegająca na tym, że człowiek idzie do kościoła nie po to, żeby uzyskać jakąś duchowość, która go nie interesuje, tylko on idzie po to, żeby dać pieniążki albo odprawić jakieś tam rytualne gesty, powiedzmy. I zaspokoić swoje ego. I w zamian za to coś otrzymać. Prawda? Otrzymać lepsze samopoczucie. Otrzymać zaspokojenie jakiejś tam podświadomości. I stąd na przykład taki nacisk na traktowanie Chrystusa jako ofiary złożonej po to, żeby ludzie mogli z tego korzystać. To doprowadziło do tego, że mamy kult przy kompletnej ślepocie na jego życie. Tak. Nie mamy kultu jego życia, powiedzmy, i nauk, i tego, jak on walczył ze strukturami religijnymi. To nie znajdziemy w naukach Kościoła nic prawie na ten temat, prawda? Ani żadnych refleksji, wniosków. I to jest najlepszą odpowiedzią na to, do czego taki system prowadzi. To znaczy, to jest ciągnięcie, to jest przykucie, nawet chyba przykucie takim łańcuchem do archaicznej przeszłości. I to nawet, o ile pamiętam, w księdze Urantii było takie stwierdzenie, biada tym, którzy będą chcieli w tych czasach, w domyśle naszych, biada tym, którzy będą chcieli ciągnąć ludzi w otchłań przeszłości, ciągnąć duszę w otchłań przeszłości, by tam je zostawić. No bo przecież nic im nie dadzą, realnie rzecz biorąc, prawda? Zostawią je tam. W niebycie, w niezdolności do wyjścia z tego stanu, do stawienia czoła wyzwaniom i do znalezienia się w nowej rzeczywistości, bo to do tego się sprowadzi tak naprawdę. I natomiast prawdziwa duchowość, ona jest czymś odwrotnym. Ona zmierza do rozwoju duszy, świadomości, tak? Po to, żeby wznosić się na, powiedzmy, wyższe wyżyny moralne, czy poziomy moralne, czy duchowe, prawda? Tego nie da się zrobić, blokując sobie tą świadomość i wyciągając zamiast niej archaiczne składniki, powiedzmy, psychiki ludzkiej. Bo to jest czymś zupełnie odwrotnym. Ale problem jest taki, że tego się nie da zmienić przez mówienie ludziom i przytaczanie argumentów. Bo to nie działa w ten sposób. To jest, mamy do czynienia z cofnięciem, prawda? Ci ludzie są zamknięci na to. Więc będzie to znowu, tak jak w przypadku wszystkich wcześniejszych przeskoków, będzie musiało polegać na odreagowaniu, nieświadomym generalnie, odreagowaniu, to znaczy po prostu na obrzydzeniu ludziom tego. I oni, widząc swą, jak to było w pewnej zapowiedzi, widząc swą nagość duchową, poczują wstyd i wrócą do prawdy, czy wybiorą prawdę, prawda? Ale to jest bardzo poważną blokadą rozwoju człowieka. I tak jak powiedziałem, wszystko, co się dzieje tak naprawdę na różnych poziomach i w różnych, powiedzmy, dziedzinach, zmierza do tego samego, żeby te blokady uzmysłowić ludziom i pokonać. A to jest bardzo ważną blokadą. Bardzo ciekawie mówiłeś, bo wspomniałeś postać Jezusa. Oczywiście my Jezusa znamy głównie z Nowego Testamentu, tak? Z tak zwanej Biblii. Ja bym powiedział, że z mitu nawet. Tak, tak. Bo badania, które były prowadzone przez Instytut Westar, tam przez naukowców, one wykazały, że autentyczność, powiedzmy, działań Chrystusa to jest chyba 16 czy 18%. To znaczy odzwierciedlenie w Biblii tego, tak? Słów chyba, jeżeli chodzi o autentyczność słów, to jest też około 20, nie pamiętam już tej chwili. Tak, ja nie pamiętam, czy w Trzecim Testamencie niejakim, czy w Księdze Urantii jest takie sformułowanie, że to, co Kościół przyjął, nie jest nawet cieniem nauk Chrystusa. Tak.
Tam gdzieś takie sformułowanie jest. Ale nawiązałeś właśnie teraz do Trzeciego Testamentu, o który chciałbym Cię zapytać, bo tam jest Jezus przedstawiony jako... Mówiliśmy dzisiaj o blokadach nauki, w nauce, i Jezus też tam odnosi się do tej sfery naukowej. On wręcz zadaje takie pytania, dlaczego naukowcy do naukowców nie chcą widzieć świata takim, jakim on jest, dlaczego oni nie chcą dostrzec tego możliwego rozwoju, tylko trwają w swoich schematach, dogmatach. Wiesz, to jak to się takie rzeczy czyta, to tak. Wyobrażenie w ogóle Jezusa to zmienia się całkowicie, dlatego że ja przynajmniej... Zakłamano to, zafałszowano to totalnie, bardzo głęboko. Ale ja przynajmniej miałem takie wrażenie, że tak jakby to był przedstawiciel jakiejś obcej cywilizacji. Nie, to nie jest przedstawiciel obcej cywilizacji, to jest prawdziwy, żyjąca istota po prostu, która nie jest fetyszem, powiedzmy, bożkiem. Tak jak to Kościół go w cudzysłowie sprzedał. To jest normalnie myślący, można powiedzieć, człowiek nawet, bo ma postać człowieka, prawda? Myślący. I ja bym się tu nie bawił, że tak powiem, tak jak Kościół, w to, ile boskości jest w człowieku, bo w nas wszystkich też jest boskość. Tak. Tylko my niestety to blokujemy właśnie tym, co robimy. To znaczy ludzkość blokuje. Ale to jest normalnie racjonalna istota, powiedzmy, która sensownie, tylko tyle, że dużo głębiej niż to ludzie na Ziemi widzą, widzi rzeczywistość. Normalnie myśląca istota. Jaka będzie przyszłość religii na świecie, chociażby w Europie czy w Stanach Zjednoczonych? Takie religie, jakie istnieją do tej pory, istniały do tej pory, to one przestaną istnieć w ogóle. Natomiast problem będzie na tym polegał, że rozumienie, czym jest religia i czym jest religijność, zmieni się totalnie. Tak jak powiedziałem, będzie to polegało na wspomaganiu ewolucji duszy, czyli człowieka jako takiego, prawda, tym samym, i na niczym innym. Na żadnych rekwizytach, na żadnych gestach, na żadnym specjalnym tonie głosu, który ma coś tam wywoływać, prawda? To nie ma żadnego sensu, jest to po prostu absurd. I więc niby to nie będzie jakaś może rewolucyjna zmiana, ale tak się może wydawać, ale jednak naprawdę będzie, bo będzie to odwróceniem wszystkiego jakby do góry nogami w stosunku do tego, co było dotychczas. Przypominam tutaj, że ten schemat religii, jaki mamy, to on się nie zmienił od bardzo wielu tysięcy lat. I to w pewnym momencie musi odejść, albo po prostu ludzkość umrze, bo nie da się tego jednego, nie da się rozwoju z antyrozwojem pogodzić po prostu. To nie może tak być, że to współistnieje, prawda? No dobrze, a myślisz, że te treści, które głosisz, które to czym się zajmujesz, prawda, czyli jakby nie patrzeć, poszerzasz ludzką świadomość. Czy ty myślisz, że z tym można dotrzeć szerzej do ludzi? Bo jakby nie patrzeć, to ta nasza rozmowa, czy w ogóle funkcjonujemy na tak naprawdę peryferiach jakichś tam społecznych, medialnych, i do głównego nurtu to się jakby nie patrzeć, nie przebija. Znaczy, to będzie działało w ten sposób, to się przebije i to zadziała, i to bardzo mocno zadziała. Tylko tyle, że nie w taki sposób, że ludzie będą sobie uświadamiać argumenty, tylko sytuacja ich zmusi do zauważenia tego, czego oni dotychczas zauważyć nie byli w stanie albo nie chcieli. Oni się zderzą z prawdą, z różnymi prawdami się zderzą. Ale przede wszystkim to ma działać w ten sposób, że głęboki, wielopłaszczyznowy kryzys, jaki się rozwija w dramatycznym tempie, doprowadzi do rozruchów społecznych, i ukaże każdemu czytelnie i jasno, i bez możliwości dalszego wypierania tego, co człowiek z siebie zrobił, jak się cofną, i po prostu będzie to ludzi przerażać. To znaczy będzie to wyglądało po prostu jak coś w rodzaju rewolucji w różnych krajach. Nie wszędzie, ale wystarczająco, żeby ludzie nawet w tych krajach bezpośrednio tym niedotkniętych byli przerażeni
i żeby sobie w końcu zadali pytanie, na czym polega rozwój człowieka i co myśmy to zrobili źle, że widzimy to, co widzimy, bo będzie to widać. Więc to będzie jednym z mechanizmów, no a o pozostałych to też mówiliśmy wcześniej, prawda, w jaki sposób ludzie będą zmuszeni do przewartościowania się. To pewne przykłady podawałem wcześniej i to na tej zasadzie będzie działać. Zresztą, tak jak powiedziałem, wszystkie przeskoki w historii ludzkości wynikały z odreagowań albo dotychczasowych sytuacji urazowych, które wywoływały obrzydzenie, albo no, po prostu ze strachu przed tym, co w jakimś momencie tam się ludziom objawiało, prawda? Że tak jak Grecy mieli na przykład zagrożenie unicestwieniem ich kultury przez inwazję perską i to wywołało bardzo duże przewartościowania, czy powiedzmy w renesansie to zaczęto traktować całe dotychczasowe widzenie rzeczywistości jako głupie, groźne i tak dalej, prawda? I nie boskie bynajmniej, tylko raczej bardziej zwierzęce, płytkie. I nastąpiło emocjonalne odreagowanie. No to tak z grubsza to tak będzie wyglądało teraz, tylko tyle, że w sposób bardziej skoordynowany, zaplanowany i silniejszy niż kiedykolwiek w przeszłości. A czy te treści przebiją się do większej jakby... Znaczy, początkowo to będzie wyglądało w ten sposób, że będą powstawały takie jakby wyspy czy przyczółki. Mhm. I one ze względu na to, że będą dawać konkretne owoce, będą promieniować jakby swoimi ideami czy swoimi, no swoimi koncepcjami, prawda? Będą zarażać inne kraje. To w sumie zajmie troszkę czasu, dlatego że docelowo w pełni przewartościowania będzie mogło dokonać dopiero nowe pokolenie, wolne całkowicie od bloka dotychczasowego, ale niemniej pierwsze, no powiedzmy, promyki nadziei, czy pierwsze dobre owoce będzie widać dosyć szybko. To znaczy w ciągu kilku lat najbliższych. A myślisz, że z ludźmi, którzy są przy władzy w tej chwili? Nie, no oni są projekcją, oni są wytworem takich społeczeństw, jakie mamy w tej chwili. Okay. I zmiana fundamentu no, psychicznego, że tak powiem, wpłynięcie na ewolucję psychiczną przewartościuje społeczeństwa i wytworzy też zupełnie nowe elity docelowo, prawda? Zresztą tego rodzaju postawy, jakie widzimy w tej chwili, że prawda, no, antyrozwojowe można powiedzieć, czy jakieś takie destrukcyjne różne, żerujące na najniższych instynktach ludzi, no bo to mamy też, prawda, widzimy wokół siebie, no to będzie po prostu wywoływało obrzydzenie, wytworzy się nowy etos, nowe wyobrażenie człowieka, tak jak we wszystkich dotychczasowych przewartościowaniach, tylko tak jak powiedziałem, mocniej, głębiej. A myślisz, że jakieś oddolne inicjatywy tu będą odgrywały większą rolę? Tak, wiele rzeczy pozytywnych, które będą się zakorzeniały, będą się zakorzeniały w oparciu o inicjatywy oddolne. Po pierwsze dlatego, że góra nie jest niedojrzała do tego, nie nadaje się do tego w ogóle. A po drugie dlatego właśnie, żeby jakby ją zawstydzić, żeby pokazać im, żeby ich poniżyć po prostu po to, żeby pozbawić ich do tej roli, jaką pełnili dotychczas. A myślę, że te osoby właśnie z władzy, no, będą wśród nich takie zachowania na zasadzie, że nie radzą sobie z sytuacją, będą odchodzić z własnej inicjatywy, czy? Pierwszą rzeczą, pierwszą refleksją, jaka się pojawi po poważnych niepokojach społecznych i po falach frustracji całych, będzie dojście do wniosku przez ludzi władzy, że oni tę władzę faktycznie utracili. Że oni nie są w stanie zatrzymać tego, co idzie. Po prostu. Tak. Bo, no właśnie, bo rozmawiamy też w czasach niespokojnych. Tą audycję nagrywamy dokładnie 5 lutego 2023 roku. Tak, dobrze, że mówisz, bo to będzie też miało znaczenie z punktu widzenia przyszłości, tak? Tak, no wiadomo, jaka jest sytuacja
gospodarcza, jest wojna na Ukrainie. Ludzie też w coraz większym stopniu odczuwają, powiedzmy, te spadki gospodarcze. I wiesz, no, rodzi się takie pytanie, jak to dalej się potoczy, ta sytuacja? Nastąpi załamanie. I to załamanie, tak jak powiedziałem, wywoła ruchy społeczne poważne, które no, wymuszą refleksję nad sensownością utrzymywania różnych dotychczasowych wzorców. Różnych. Ja nie mówię tylko o edukacji czy o nauce, ale różnych. I to się zacznie zmieniać. Oczywiście sytuacja automatycznie nie poprawi się z roku na rok, bo rozwoju nie da się z roku na rok wytworzyć generalnie, w rozwoju kraju, ale niemniej będzie się poprawiała dosyć szybko. A myślisz, że w Polsce będzie w miarę spokojnie, czy jednak dojdzie do jakichś większych rozruchów? Dojdzie, ale nie do takich, które by były masowe, krwawe i rzeczywiście groźne. Bo to, co będzie widać w niektórych krajach, to będzie czysta destrukcja, czysty chaos, bez cienia głębszej myśli za tym konstruktywnej, jakiejkolwiek. I to będzie przerażało ludzi, bo będzie to wyglądało tak, jakby to się małpy w ludziach obudziły po prostu. Czyli teoretycznie ten postrzegany jako bardziej rozwinięty Zachód, kraje tak jak Francja chociażby, czy nawet Niemcy, Wielka Brytania, tak, że wyjdzie jednak na to, że tak naprawdę jest trochę odwrotnie. Tak. Priorytety i jakby rangi określonych krajów w tej nowej rzeczywistości, one będą wyglądać zupełnie inaczej niż wyglądały do tej pory, dlatego że będzie to oparte na innym fundamencie. Tak jak na przykład Amerykanie opierają swoją gospodarkę w zasadzie na imporcie, to znaczy na wierze w moc, powiedzmy, ich waluty międzynarodowej, w cudzysłowie, czy światowej waluty rezerwowej, czy jak to się tam nazywa, prawda? I to przestanie działać, po prostu zniknie. I wiele rzeczy, prawda, straci swoją aktualność i będzie się tak naprawdę liczyło najbardziej to, na ile ludzie są elastyczni, na ile ludzie są zdolni do konstruktywnych przewartościowań, a okaże się, że to w różnych krajach wygląda trochę różnie. Tak więc idą czasy burzliwe, ale po nich, jak to zwykle się mówi, po burzy zawsze wychodzi słońce i mamy nadzieję, że tak będzie i w przypadku naszej cywilizacji. Znaczy na pewno będzie lepiej, ale ludziom będzie zagrażać bardzo poważna sprawa, to znaczy oni psychicznie nie będą wytrzymywać tego i dobrze jest to rozumieć, co się będzie działo, żeby się przed tymi negatywnymi skutkami psychicznymi ochronić, dlatego że one będą dużo groźniejsze tak naprawdę niż wszelkie materialne zagrożenia. I tym wątkiem kończymy dzisiejszą rozmowę z Igorem Witkowskim. Dziękuję bardzo za spotkanie, Igorze. Dziękuję również. Do usłyszenia już w następnym materiale.